Za nami 8 odcinek programu Sanatorium Miłości 6. Robi się coraz ciekawiej. Andrzej wciąż pragnie Teodozji. Mocny konflikt Marii i Eli. Sprawdźcie, co wydarzyło się w 8. Odcinku Sanatorium Miłości 6. Spis treści. Stanisława ciągnie do Małgorzaty. Maria kontra Ela. Zygmunt idzie na randkę, niespodzianki od rodzin, Andrzej walczy o Teodozję, Stanisława ciągnie do Małgorzaty. Stanisław i Małgorzata mają się coraz bardziej ku sobie. Jakby mojego Stasia żmija ukąsiła, to ja bym ten jad wyssała, wyznała Małgorzata. Maria kontra Ela, nowa Maria chciała zrobić poranną gimnastykę jogi, przez co mogłaby zintegrować się z resztą uczestników. Niestety, Ela się nie zgodziła. Z kolei Ela uważa, że Marysia została zmanipulowana przez grupę, później Marta Manowska zebrała grupę, żeby porozmawiać z nimi. Chciała, żeby wszyscy wskazali na dobre cechy osób, które im w jakiś sposób wadzą. Ela nie potrafiła znaleźć żadnej dobrej cechy Zygmunta. Zygmunt idzie na randkę, kuracjuszem odcinka został Zygmunt. Mężczyzna postanowił na randkę zabrać nową Marię. Później Zygmunt w rozmowie z Martą Manowską szczerze opowiedział o swojej rodzinie. Trudno się nie rozpłakać, gdy słucha się, jak ojciec opowiada o śmierci i pogrzebie własnego syna. Późniejsza randka Marii i Zygmunta była udana, chociaż o eksplozji uczucia mówić nie można. Zygmunt nie jest takim mężczyzną, jakiego pragnie seniorka, niespodzianki od rodzin. Później przyszedł czas na obejrzenie filmów od rodzin. Maria bardzo się wzruszyła, gdy na ekranie zobaczyła swojego niepełnosprawnego syna. Jej syn był leczony tak mocnym lekiem, że wpadł na 13 dni w śpiączkę. Od momentu, gdy się obudził, jest niepełnosprawny. Ma tylko mamę oraz siostrę. Najważniejsze osoby dla mnie umarły, ale jeszcze jest brat. I syn, wyznał wzruszony Andrzej, gdy zobaczył nagranie od swoich przyjaciół. Był bardzo zaskoczony tym materiałem. Andrzej walczy o Teodozję, Maria wykorzystuje każdą chwilę na poznawanie kolegów. Postanowiła lepiej poznać Staszka, bo wyczuła, że mężczyzna podchodzi do niej z dystansem. Następnie uczestnicy zmierzyli się z kolejnym grupowym zadaniem, jakim był paintball. Wygrała drużyna Eli, a w nagrodą były popołudniowe fajfy. Działo się na parkiecie. Andrzej zamówił piosenkę dla Teodozji i postanowił z nią zatańczyć. Nie odpuszcza. Samotny Ryszard siedział przy stoliku i tylko patrzył.